Maciek, najważniejsza sprawa. To są uwolnione już na pewno minuty Ausara i Jadena Iveya. Nie! Nie! Przecież on pozyskał. Fontecchio pozyskał. Simone Fontecchio będzie grał. Quentin Grimes będzie grał. Tam jeszcze jakieś badziewie pozyskali. Danuel House będzie grał. Tak. Malachi Flynn. Malachi Flynn będzie lepszy od Marcusa Sassera. Evan Fournier. I oni wszyscy będą grali. Oj, wesołe. Wesołe jest twoje Dobra, życie. Okej, okay, spróbuję bez... Okej, okay, namówiłem się, już wiem jak tak. Jak nie masz. Generalnie to, co Troy Weaver zrobił na tym trade deadline, to jest najgorzej prowadzone, ogólnie przez ostatnie transfery wszystkie swoje w historii. Ja kiedyś miałem tak, cieszyłem się, że Pistons coś zrobili, a teraz jak słyszę, że Pistons coś zrobią w social media, widzę, to jestem przerażony, że znowu coś strasznego się stanie. Znowu ktoś umrze, znowu się jakaś tragedia wydarzy. Maciek, ale odkąd został Killian Hayes zwolniony, to już mamy ponad 150 osób na transmisji, więc jest dobrze. Więcej takich ruchów. Bo ludzie wiedzą, że ja tutaj będę płakał na wizji, czyli będę rzucał paniami takich obyczajów w powietrze. Dobra, jest tak. To, że on robi najgorsze trade deadline w historii teraz jest bardzo możliwe, bo ludzie generalnie się zdarzały błędy innym GM-om, tak? Się zdarzały ruchy niekonsekwentne, jak teraz się Masayemu Ujiriemu zdarzyło, który po prostu ucieka z loterii, z top ten draftu w tym roku, bo nie chce tam być, bo chce, żeby ten pick poszedł do Spurs już teraz, zaraz. Są różne dziwne rzeczy w historii ligi się wydarzały, ale to, że masz drużynę, która jest jedną z najgorszych drużyn w historii NBA, jeśli chodzi o bilans, i przychodzisz na cholerny trade i za to ma, jest drużyną, która ma najmniej asetów ze wszystkich stopni drużyn w lidze. Po 4 latach przebudowy nie ma żadnych dodatkowych pierwszych rund, nie ma żadnej drugiej rundy do 2027 roku i z tym wchodzisz na trade deadline. I zamiast cenić swoich graczy, zamiast oddawać drogo tych graczy, zamiast oddawać drogo Bojana Bogdanowicza, Aleka Berksa, Killiana Hayesa, znaleźć jakąś drugą rundę od kogoś, bo to jest cały czas młody gracz, który jest dobry w obronie. Znajdzie za niego drugą rundę. To ten robi coś takiego, że oddaje wszystko i wszystkim. W sensie oddaje wszystko i wszystkim i to jest tak, że oni weszli ten trade deadline i żeby czegoś nie zgubił, oddali za Fontecchio Kevina drugą Noxa. Rundę. Tak? I Kevina Noxa, Noxa i drugą rundę 2024 roku. I prawa do Gabriele Prosidy, który był bardzo wyspikiem z końcówki, z początku drugiej rundy, tak. Który był w drugiej rundzie tylko dlatego, że nie chciał grać od razu w NBA. Mhm. Prosida będzie lepszym graczem w NBA niż Simone Fontecchio. Tak. Obecnie więc oni co robią? Oddają drużyna w przebudowie oddaje lepszego gracza przyszłościowo za gorszego, ale na teraz. Co do cholery. Fontecchio ma 28 lat. Potem oddaje, potem co robi drugi deal, który oni zrobili w środę, też był jakiś taki... Monte Morris do Minnesota za Shake'a Miltona, tak. Troya Browna Juniora i pick w drugiej rundzie 2030 roku. Czyli teraz bierzesz Monte Morrisa, którego oddałeś swój pick 2027, czyli dobry pick drugorundowy latem, tylko po to, żeby teraz go oddać za gorszy pick 2030, Minnesota, czyli gorszy pik od tego i przy okazji wjeżdżasz razem z tym pikiem, przyjmujesz dwa gówniane kontrakty, dwóch gównianych graczy jeszcze. Ale oni, żeby ci leżeli w kontrakty się kończą w to lato, Maciek, spokojnie. Więc... Ale teraz leżą ci w salary. Mogłeś nie oddawać piku za Monte Morrisa i po prostu nie mieć tego w salary. Nie byś płacił. Po prostu. Zamiast tego oddajesz pik za Monte Morrisa, żeby potem przyjąć gorszy pik i kontrakty za niego. To się już kupy nie trzyma. Ale to są tylko, to jest tylko wczoraj. Maciek, to tylko wczoraj generalnie Maciek, zrobili z siebie debili. Tam jest jakiś plan. Nie wiem jaki, nie ma ale planu. Jakiś na pewno jest. Nie ma planu, bo wczoraj generalnie zrobili z siebie debili, czyli ogólnie wyszli z Fontecchio, czyli po wczoraj bilans net mieli tak, że oddali Kevina Knoxa a i prawa do Gabriele Prosidy, tak? I Markifa, i Monte Morrisa, a dostali Shake'a Miltona, Troya Browna Juniora, wyszli netto jedną, plus jedną drugą rundę, a minus Prosida, czyli na zero. Dobrze mówię? Czyli nawet na minus jedną drugą rundę, tak? Bo tutaj dostali jedną, na minus Prosidę wyszli.
Czyli mają Fontecchio minus Proside, czyli znowu się zeruje, czyli zyskali na tym deadline wczoraj Shake'a Miltona i Troy'a Browna Juniora za Montemorisa i Kevina Knoxa. Nie jestem pewien, czy to jest dobry ruch. Podejrzewam, że Kevin Knox jest lepszy niż Shake Milton i Troy Brown Jr. razem wzięci. Kevin Knox. Czekaj, skąd jest Troy Weaver? Gdzie on się urodził? Nie mam pojęcia, jest z dupy. Idziemy dalej. Wchodzimy teraz na dzisiejszy dzień. No spoko, wczoraj było już tak źle, tam jest jakiś plan. No takich głupich ruchów nie robisz bez kontekstu. I idzie informacja. Alec Berg za Quentina Grimesa i dwie drugie rundy. No ja mówię, no dzień dobry, proszę pana. Panie Troy Weaver, teraz się rozumiemy, teraz się dogadujemy, po czym nie. I Bojana Bogdanowicza. Czyli oddałeś swoje dwa najmocniejsze asety na tym deadline'ie za dwie drugie rundy, które Troy Weaver wydaje na gości typu Balsza Koprowicza. Pamiętam ten tylko dlatego, że lubi się z ich agentem, gość, który nie jest top 150 rankingu przed draftem, on daje tą drugą rundę, bo nie chce mu się gościa, który będzie chciał grać w NBA, niech on sobie gra w cholernej Europie. Dokładnie tak się Balsza Koprowicza. To był szokujący ruch generalnie drugim rundzie, bo Troy Weaver nie szanuje drugich rund, rozdaje je gdzie jak poleci, nie próbuje nawet kraść gracza, jak ukradł tego Proside cholernego, tylko oddaje za Fontekio 28-letniego. Przyjmuje Danuela Hausa z drugą rundą, która jak się okazuje jednak trafia do Nowego Jorku. Zwalnia swój pick sprzed 3 lat. 7 pick draftu sprzed 3 lat, który spokojnie mógł oddać za jakieś drobne asety. Nie, on go woli zwolnić, bo tak jest fajnie, bo Monte Williams już pewnie hajtnął swoją córkę generalnie z nim. W związku z tym niech sobie tutaj zięć Monte Williamsa szuka sobie miejsca w lidze, gdzie chce, a nie żeby był jakoś siłowo oddawany i zmuszany do bycia gdzieś. No to jest pieprzony sabotażysta. Troy Weaver to jest przykład gościa, którego GM-a, czemu nie możesz mieć GM-a na końcówce kontraktu u siebie w drużynie? Jeśli masz wywalić GM-a, wywalasz go przed trade deadline. Bo gość teraz działa w absolutnej panice, jest w amoku. Jest w amoku. On robi głupi ruch za głupim ruchem, jest pokerzystą, który nie umie odejść od stołu, jest GM, który po prostu próbuje ratować swoją posadę jakimiś desperackimi ruchami na teraz, jednocześnie robiąc ruchy na przyszłość, które ci nie dają żadnej przyszłości. Ma w tym momencie pierdyliard cap space'u na to, pewnie z 80 milionów, tylko dać, jeśli on tym cap space'em będzie zarządzał, to ja już wolę to dać do zarządzania mojej 7-letniej córce. Dać Troy'owi Weaverowi cap space, to jest jak dać 5-letniemu dziecku w prezencie naładowany rewolwer. Może trafi bandytę, jak wejdzie bandyta przez drzwi, ale prawdopodobnie sobie odstrzeliłem. Dokładnie to robi Troy Weaver, to samo robi. Może, a nóż widać jest przypadkiem, pozyska kogoś dobrego. Ale prawdopodobnie zapłaci 40, da kontrakt na 40 milionów, weźmie w cap space za piki jeszcze, pierwszorundowe Pistons, DeAndre Aytona. Albo coś równie głupiego. Ja się po prostu boję go z tym cap space'em. Troy Weaver po prostu musi odejść, tylko on powinien był odejść już wcześniej. Brzmi, już że Andrzej Lepper teraz. Walcerowicz musi odejść. Nie, to jest jak Kartagina musi zostać zburzona, tak? Kartagina musi zostać zburzona, tak samo Troy Weaver musi zostać wykurzony z Pistons. I to przed tym trade deadline, trzeba cofnąć czas, wypieprzyć go przedwczoraj. Bo to jest po prostu jeden wielki sabotaż, co on robi. Marnowanie talentu. Spojrzysz po tym deadline i zobaczysz, że mają gorszy skład niż mieli i wcale nie mają więcej asetów niż mieli. I to jest po prostu abstrakcyjna sytuacja dla drużyny w tej pozycji. Pistons, Troy'a Weavera, ja na początku w niego wierzyłem, że myśli out of the box, tylko on wyszedł z tego pudełka zarazem z Pistons i wpadł prosto w szambo. To jest najgorsza katastrofa NBA ostatnich lat, co Pistons teraz robią. I to pomimo tego, że mają naprawdę 4 fajnych graczy, czyli Cade'a, Ausara, Ivey'a i Durena. To pomimo tego, że mają tych 4 graczy, to mają trenera nie pasującego do nich, którzy teraz kompletnie nie mają z kim grać dookoła siebie. I ta drużyna po 4 latach ciężkiego tankowania jest absolutnym gównem w tym momencie. I nie ma perspektyw na szybkie wyjście z tego, nawet jak pójdą w górę, nie będą mieć za co uzupełniać sobie składu. Dobrze. Maciek? Dziękuję. Napij się. Zjedz pączka.